Kiedy moja żona zaszła w ciążę, wszyscy byli szczęśliwi. Cieszmy się! W kościele jest podobnie. Jezus przychodzi! Świętujmy! Kiedy moja żona była w czwartym miesiącu i dziecko zaczęło grać w piłkę nożną w brzuchu, wtedy mówiła: ojej, ojej! Czuła się dość wygodnie, ale już nie była taka szczęśliwa. Kiedy zbliżamy się do powrotu Jezusa, czujecie się dość komfortowo, ale już nie tak bardzo szczęśliwi. Kiedy żona była już w ósmym miesiącu, mówiła: jest mi ciężko i gorąco. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Już nie czuła się komfortowo. Podobnie jest z Kościołem. Kiedy zbliża się powrót Jezusa, Kościół nie czuje się dłużej komfortowo. I to nazywamy niewygodami bycia w ciąży. Im bliżej jesteś porodu, tym czujesz się mniej komfortowo. Ale pewnego dnia zaczęła mieć skurcze. Miały miejsce co 4 godziny i trwały około 15 sekund, a potem co 2 godziny i trwały jakieś 30 sekund. Następnie co godzinę i trwało około minuty. Potem co pół godziny, rozumiecie? Zaczęło być coraz to silniejsze, częstsze i dłuższe. Były coraz to bliżej jeden drugiego. Były dłuższe i coraz to bardziej bolesne. Pierwszy był do zniesienia. Drugi już był bardziej niepokojący. Do momentu, w którym cała była już w bólu. Im bliżej jesteś porodu, to te bóle nie pojawiają się natychmiast, ale ich występowanie wzrasta z biegiem czasu. Porównując to dalej, dlatego nie jesteś w stanie przygotować się na powrót Jezusa. Dlaczego? Powiem wam dlaczego. Jeśli te bóle przyszłyby tak nagle, zobaczylibyście je. Ale ponieważ przychodzą stopniowo, nie dostrzegacie ich, aż do momentu, w którym to się nie stanie. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Jeśli w historii naszej Ziemi nie byłoby do tej pory trzęsień Ziemi i nagle wystąpiłoby 360 trzęsień na minutę, wszyscy zwróciliby na to uwagę. Ale jeśli trzęsienia Ziemi pojawiają się najpierw co 50 lat, potem co 10 lat, a potem jedno raz w roku, potem 10 na rok, raz na miesiąc, jednodziennie, a potem raz na godzinę, aż w końcu jest 300 na sekundę. I ponieważ one nie pojawiają się nagle, ale powoli narastają w czasie, słowo klucz, z upływem czasu rosną stopniowo. I kiedy patrzymy na to z perspektywy 100 lat, jako ludzie przyzwyczajamy się do tego. I nie jest to dla nas niczym nowym. Gdybyś nie doświadczył tornad, pożarów, nigdy nie doświadczył załamania gospodarczego albo terroryzmu i wszystko to pojawiło się naraz, powiedziałbyś: wow, Jezus nadchodzi. Ale ponieważ one są i powoli rosną na przestrzeni 50 lat, to jest to takie normalne. Jesteśmy przyzwyczajeni do pożarów, do czy wirusów, to normalne. Mieliśmy to i tamto. Nie jestem lekarzem, ale mógłbym wymienić przynajmniej 10 wirusów. Przyzwyczailiśmy się do upadków ekonomii, a kiedy się do czegoś przyzwyczajasz, to staje się to normalne. I nie odczuwasz potrzeby przygotowania się, bo to nie jest żaden znak. To przecież norma. Ale to nie jest normalne. A ponieważ te rzeczy rosną stopniowo, przyzwyczailiśmy się do nich i nie zwracamy na nie uwagi. A Jezus nadchodzi. A my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to są bóle porodowe. Rozumiecie? Dlatego nie czekaj, aż zobaczysz ostateczny kryzys. Bo faktycznie możesz tego nawet nie zobaczyć. Weźmy chociaż utratę wolności religijnej. Przyzwyczajamy się do tego. Dzisiaj jest nam odbierana ze względu na wirusa. Jutro ze względu na bezpieczeństwo przed terroryzmem. I przyzwyczajasz się do odbierania ci wolności. Nie chcę skupiać się na tym, kto ma rację, a kto się myli. Na tym jednak najczęściej się skupiamy jako ludzie. Republikanie są źli na demokratów lub odwrotnie, obwiniają siebie nawzajem albo Chińczyków, obwiniają rząd albo Rosjan. Kiedy obwiniasz kogoś innego, to sam jesteś bez zarzutu. To on ma problem, on musi się zmienić, nie ja. Ale tu nie chodzi o to, kogo obwiniać. Jezus nie powiedział: kiedy ujrzycie te rzeczy, to wiedzcie, że to wina rządu. Jezus tego nie powiedział, lecz módl się i czuwaj. Jezus nie mówi, kogo masz obwiniać, ale co masz robić sam, aby być gotowym. Obwinianie innych jeszcze w niczym nie pomogło. Nie interesuje mnie, kto jest winien. I tak wiemy, że te rzeczy się wydarzą. Po co więc obwiniać innych i nie być samemu gotowym? Czy nie powinienem się raczej przygotować? Kwestią zatem nie jest, kogo winić, z kim walczyć i kogo nienawidzić, ale jest to sygnał ostrzegawczy. Obudźcie się.